przyszło? O co chodzi? Co, nie, co wiem. Nie wiem. Bawmy się! Gatę! Gatę! Cała młodzież się spotykała. Ja chodziłem na każdy film. Na Rio Bravo to bez przesady. Chyba 7 razy byłem. Akcja! Thank you.
Do kina, to moja babka takiego szumu narobiła, bo raz na ekranie jechał pociąg. Ona darła się. Ludzie, idę do domu, bo pociąg mnie przejedzie. Tak się babka darła, że musieli projekcję zamknąć, a my jeszcze w pierwszym rzędzie siedzieli. Co ja z nią miała? A na Barbórkę to orkiestra szła i pod każdym blokiem, gdzie mieszkał Górnik, tam grali. Telewizora, to wszystkie baby wychodziły przed dom na ławkę. I przepraszam za wyrażenie, powiem po naszemu. Klachały. I rozmawiały ze sobą. I znały swoje problemy. Teraz te wszystkie seriale lecą. Wtedy wszystko było wiadomo. Kto co mówił, kto co robił, kto umarł. Co się komu urodziło. A ta co robi? NRT, ale skąd na to pieniądze? Ale ładne ma te rzeczy. Pojechałam do NRD. Były wtedy takie książeczki walutowe. Dostałam 50 marek na wymianę. Wyżej, trzecie piętro! Kupiłam ładne rzeczy. Takie, których tutaj jeszcze nie było. No i po pierwszym praniu je wywiesiłam. Ludzie byli do siebie przyjaźniej nastawieni. Mieszkanie było otwarte, nikt na klucze nie zamykał. No żadne tam łańcuchy. Ludzie! Nie ma! Przecież nie zbierałam! Teraz jeden przed drugim chce się pokazać. Uśmiech.
No. Pan Rafał miał swój zakład fotograficzny i ciekawe zdjęcia wystawiał na wystawę. Wszyscy chodzili do Rafała, bo innego fotografa tu nie było. To był nasz fotograf i nikt nie pomyślał, żeby jeździć do fotografa do Katowic. To taka rzecz. Nasza szkoła, nasza parafia, nasz fotograf i tak dalej. W tamtym czasie mieliśmy konie i siodła. I jeździliśmy na Alpy. Jechaliśmy w kierunku Wełnowca, w kierunku Ciemianowic. To była frajda. To było nasze życie. Jak żeśmy się wszyscy razem zgadali, to było ze 20 koni na Alpach. Bardzo brudno. Było dużo staty, dużo pyłu, smrodu. Zimą, to rano jak się wyszło, to było tyle pyłu i kurzu na białym śniegu. Myśmy je popiołem i octem szorowały. To aż się świeciło. My się gdzie wcześli? Zmęczona! Ja teraz zmęczona. To nie mogę. Spójnie, dodaj ale. Ale może by my się gdzieś przeszli? Zimno! Chłopie, kiedy ty będziesz łaził? No.
Sanki, narty! Przyniesiesz sanki albo narty? To pójdziemy. No, ja wesele miałam w domu. 37 metrów, orkiestra z 3 osób się składała. Gości, nawet nie wiem ile było, ale było bardzo dużo, bo wszyscy po kątach siedzieli jeszcze w kuchni. W kuchni, bo się nie gotowało w domu, tylko u sąsiadów. Bośmy jak jedna wielka rodzina. Tu się przebierali u sąsiadów, tam gotowali u sąsiadów. Wszyscy przynosili, kto co miał, jakieś talerze czy coś. Była godzina 12 na tych weselach i się wszystko ze stołu wynosiło. I o 12 w nocy cały taki orszak ślubny wężykiem chodził. O 12 w nocy i śpiewali. Takie były wesela na Śląsku. Thank you.
kiedyś to było. Kino Millennium. Alpy. Plombka. Pamiętacie tą plombkę? Wesela, festyny. Hopy, co wy? Bogucice to była dzielnica górnicza. I wszystko kręciło się wokół kopalni. Na szychta! Dziołchy, ważymy obiad. Wszyscy żeśmy pracowali na tej naszej kopalni. To była matka żywicielka dla całych Bogucic. Były może i mniejsze zakłady, ale głównym była kopalnia. Kopalnia wiele załatwiała. Jabłka, cebula, bożek, harpie na święta, samochody na talony. Kto pracował na kopalni, ten źle nie miał na pewno. Żył normalnie jak człowiek. Fajrant! Kopalnianym, to był to taki okrąglak i tam piwo było sprzedawane od rana do wieczora. Jak żeśmy z nocki przyjechali, to już od 7 rano było piwo. Co? Było samo piwo bez alkoholu. Ja ci dam pieronię, okrąglak! Przecież górnik żyje dobrze, ale krótko. Dół kopalni to jest piekło, duże zapylenie. Ten hałas! Niebezpieczeństwo! Dziołchy! Jest jeden przepis na kluski śluńskie. Jeden! Kartofle w garku podzielić na 4. Na 4! Jedną część odstawić, do tej luki wsypać mąki ziemniaczanej i wymieszać. Wsypać, wymieszać! Zagniatam to ciasto, robię na małe porcje, kulam, kroję, lekko tam formuję. Kulam, kroję, lekko tam formuję. I następne, i następne. I następne, i następne, i następne. Kluski! Makaron! Makaron! Chyba nudle! Coś ty, hopie? Sosnowca? Co to jest? Wodzionka! Górnikom się robiło wodzionka z łojem. Taka zupa chlebowa. To trzeba jeść na szybko i na gorąco. Chleb z wodą i z łojem. Albo ze smalcem i czosnkiem. Na szychta! Wstrząsy były wszędzie. Jeżeli górotwór pracował, nikt nie był w stanie tego przewidzieć. Jak było tąpnięcie, to był moment. I cześć. Jeżeli ktoś miał pecha i był w tym miejscu, nie miał szans na przeżycie. Jak był wypadek, to od razu śmiertelny. Jak ktoś tego nie przeżył, to nie zrozumie. Ale teraz to wszystko znikło, bo i kopalni nie ma. A tu było pełno terenów zielonych, wszędzie się piknikowało, bo to nie tylko park. Koło fińskich domków było bardzo pięknie. Dużo kwiatów, dużo zieleni, drzewa pięknie kwitły. Ale fińskich domków już dawno nie ma. Gospodarstw z końmi na Wajdy też nie ma. Wszystko wyburzone, tylko drzewa zostały. A napis Kino Millennium znajduje się teraz na ulicy Jagiellońskiej.
Kiedyś sąsiedzi się znali, byli ze sobą zżyci, jeden drugiemu pomagał. A szwagier był muzykiem i czasami, jak był ładny wieczór, to wyszedł na podwórko zagrać na akordeonie. Ciotka przyniosła punczków, matka czegoś jeszcze, następnie 30 osób. I takie były wieczory! Dziś dzieci tego nie mają! O szwagier! Zagraj nam. Trzeba powiedzieć, że kiedyś to były stare Bogucice i koniec! A teraz najpiękniejsze miejsce w Bogucicach to jest strefa kultury, która powstała właśnie na miejscu kopalni. Lubię te Bogucice i nie wyobrażam sobie gdzie indziej mieszkać. Kocham Katowice i tą dzielnicę Bogucice. Bardzo lubię tutaj być, bo wszędzie mam blisko. Do kościoła, na pocztę, do autobusu, do tramwaju. Kocham Bogucice i mam wrażenie, że lubią mnie tu ludzie. Kościół jest dla mnie ważny, bo to jest nasza parafia. Widać też Śląsk na Bogucicach. Jak były jakieś uroczystości, to kobiety i mężczyźni zawsze byli ubrani w śląskie stroje. Dzieci też. Jestem bardzo związana z tą dzielnicą i trudno byłoby mi stąd wyjechać. A rdzeniem Bogucic jest to miejsce, w którym siedzimy. Ulica Markiewki i kościół.